Niespodziewanie poniedziałkową sesję Rady Miasta znów zdominowały tematy dotyczące szczecińskiej oświaty. Wiceprezydent Soska przekonywał zebranych, że łączenie szkół, jak i ich likwidacja są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w Szczecinie. W Szczecinie faktycznie mamy do czynienia z uchwałami likwidacyjnymi, natomiast pamiętajmy, że znakomita część tych uchwał to jest zabieg o charakterze formalnym i realizacja ustawy, na przykład związany z likwidacją czy zamykaniem liceów profilowanych. Duża część z tych szkół w ogóle nie ma uczniów. One są właściwie pustymi bytami prawnymi. Szkoła numer 64 zostanie zlikwidowana, a do jej budynku zostanie przeniesiona szkoła numer 54, czyli popularny Maciuś. Natomiast gimnazjum numer 3 zostanie stopniowo wygaszone. Padały argumenty, że nie można wyższego numeru nadawać mniejszemu numerowi. Mówię tu 54 na 64. Okazało się, że to nie jest prawda. Potem rodzice proponowali, żeby ta 64 nazywała się imieniem Janusza Korczaka. To też z nieznanych dla mnie przyczyn nie spotkało się ze zrozumieniem. I nie padły żadne inne nowe argumenty mówiące za tym, żebyśmy mogli rozważać zmiany stanowiska klubu. W związku z tym klub radnych PO będzie głosował przeciwko likwidacji tej szkoły. Za likwidacją opowiada się prezydent miasta i jego klub, uzasadniając swoją decyzję brakiem przeciwwskazań do usunięcia placówek. Będziemy chcieli poprzeć tą uchwałę Rady Miasta Szczecin o likwidacji publicznej szkoły podstawowej numer 64, bo na komisji edukacji między innymi nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych powodów, dlaczego tak ma nie być. Przedstawicielka szkoły podstawowej numer 64 nie rozumie, dlaczego to właśnie ich szkoła musi być zlikwidowana, skoro to do ich budynku będzie przeniesiona inna placówka. Od 13 stycznia do dnia dzisiejszego tak na dobrą sprawę nie znaleźliśmy argumentów, które by przemawiały za likwidacją naszej placówki, ponieważ likwidując placówkę bierze się wiele czynników pod uwagę, mianowicie stan techniczny budynku, nabór, sukcesy, losy pracowników. Nie ma żadnych argumentów przemawiających za likwidacją placówki. Soska przekonuje, że takie czynności są konieczne, bo budynek szkoły numer 54 jest w fatalnym stanie technicznym i nie da się tam pracować. Nie mówmy zatem o likwidacji 20 szkół, bowiem faktycznie my mówimy o pewnych zmianach organizacyjnych albo wynikających z ustawy, albo wynikających z tego, że łączymy szkoły po to, aby efektywniej wykorzystywać potencjał miasta Szczecina w realizacji zadań oświatowych. A naszym głównym celem i zadaniem jest podnoszenie jakości edukacji. W pierwotnej wersji gimnazjum numer 3 miało zostać połączone z gimnazjum numer 8. Teraz gimnazjum numer 8 zostało wykluczone z procedury, a gimnazjum numer 3 zgłoszone do wygaszenia, co wzbudza bardzo duży sprzeciw przedstawicieli szkoły. Jest taki układ w Radzie Miasta, że jakbyście chcieli, to możecie nawet przegłosować uchwałę za zburzeniem Zamku Książąt Pomorskich. Taki jest układ. Nasze wystąpienie to przede wszystkim wyrażenie niezgody na rażącą niesprawiedliwość, jaka spotkała tę szkołę. Rażącą niesprawiedliwość. W rankingu gimnazjów rejonowych według liczby laureatów i finalistów konkursów gimnazjum numer 3 zajmuje wysokie czwarte miejsce, co świadczy o skuteczności nauczania. Głos mniejszości robi się jako rzecz najważniejszą. Ma to zastosowanie przy naszym gimnazjum numer 3, bo na 500 uczniów i powiedzmy, że każdy uczeń ma jednego rodzica, to przy tych 500 głosach 497 było na przeciwko wygaszaniu i likwidacji i tylko 3. I te 3 głosy były wykorzystane. Rada Rodziców Gimnazjum apeluje do radnych, że podnosząc rękę za wygaszeniem gimnazjum opowiadają się za podjęciem decyzji niezgodnej z prawem. Niepoinformowanie skutecznie wszystkich rodziców o zamiarze likwidacji i wygaszeniu lepszego gimnazjum, jakby zupełnie nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego nasze gimnazjum jest likwidowane, jest wygaszane, jeśli od początku
była dyskusja na temat przenoszenia i łączenia z gimnazjum nr 8. Gimnazjum nr 8 wypadło z tej całej układanki, myśmy zostali i oprócz przeniesienia jesteśmy likwidowani, czy mamy być likwidowani. Mimo sprzeciwu rodziców, uczniów i radnych opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, koalicja skupiona wokół prezydenta podjęła decyzję o wygaszeniu gimnazjum nr 3 i likwidacji szkoły podstawowej nr 64.